Dzisiaj rano w wypadku drogowym zginęła Natalia Iskra, policjantka z Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju, która po służbie wracała do domu. Policjantka miała zaledwie 23 lata. W szeregi policji wstąpiła 11 stycznia 2022 roku i pełniła służbę w Zespole Prewencji Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju. Swoje obowiązki wykonywała z dużą rzetelnością i zaangażowaniem. Była bardzo otwarta na potrzeby ludzi. Dała się poznać jako odpowiedzialna i sumienna policjantka. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło kilka minut po godzinie 6 rano na Krajowej 8. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kobieta kierująca samochodem marki Fiat zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z samochodem ciężarowym.